Racja. Witam serdecznie. Nazywam się Jakub Górski. Kochani, chciałbym wam powiedzieć, że w 2012 roku spotkałem osobiście Jezusa Chrystusa i On przemienił całkowicie moje wnętrze. Zawołałem do Niego, że jeżeli On jest na kolanach w więziennej celi, żeby zmienił moje życie. Kiedy wyszedłem z tego więzienia, już nigdy tam nie wróciłem. Bo od tamtej pory Jezus był ze mną, On zamieszkał we mnie. Duch Święty wszedł we mnie. Już nie potrafiłem dłużej żyć w grzechu. Ponieważ Słowo Boże mówi, że w kim zamieszkał Duch Święty, ten nie jest w stanie dłużej grzeszyć. Jeżeli dzisiaj chcesz zerwać z grzechem, to zawołaj do Jezusa osobiście. A On przyjdzie i Święty Duch zamieszka w tobie. I gwarantuję ci, że dłużej nie będziesz w stanie żyć w jakimkolwiek grzechu. Każdy człowiek tutaj na ziemi jest grzesznikiem. Każdy człowiek zgrzeszył. I nie ma ani jednego sprawiedliwego. Zbawienie jest tylko przez wiarę w Chrystusa. Każdy człowiek jest zniewolony grzechem. Nieważne w jakim grzechu dzisiaj jesteś. Wiedz, że zbłądziłeś, jesteś w błędzie. I dzisiaj możesz wyjść z tego grzechu. Możesz wejść na prostą drogę pańską. Droga za Jezusem jest prosta. Ewangelia jest prosta. Jest dla każdego. Nawet głupi nie zbłądzi na tej drodze. Więc jeżeli dzisiaj wegetujesz tutaj na świecie, zmagasz się z czymś, przyjdź do Jezusa. Przyjdź tam, gdzie jest życie. Przyjdź tam, gdzie jest życie. A zobaczysz, jak Bóg zacznie w tobie pracować. Jak Bóg zacznie zmieniać twoje życie. Ja dzisiaj jestem szczęśliwym mężem. Dzisiaj jestem szczęśliwym ojcem. Mam piękną żonę. Za niedługo przyjdzie na świat moja córka. A wszyscy mnie przekreślili. Każdy członek mojej rodziny przekreślił mnie. Nie dawali mi żadnych szans. Ponieważ od dziecka byłem przeklinany. Mówili, że jestem taki sam jak mój ojciec, jak mój tata. Mój tata 20 lat spędził w więzieniach, był alkoholikiem i od dziecka słyszałem tylko przekleństwa w moją stronę, od najmłodszych lat, ale uwierzyłem w to, że moim tatą i moim ojcem jest Bóg i Jezus mi go zareprezentował. Jezus tutaj na ziemi realnie przedstawił nam ojca. Każdy człowiek tutaj na ziemi jest jak sierota, który nie zna ojca. I dlatego żyjemy w duchu sierocym. Ale dzisiaj Duch Święty, Duch żywego Boga może w tobie zamieszkać. I może stać się synem. Bo dzisiaj jesteś niewolnikiem. Jesteś najemnikiem. Zerwij dzisiaj z grzechem. Pokutuj ze swojej drogi. Bo twoja droga prowadzi cię prosto do śmierci. Do piekła. Pokutuj dzisiaj z tego. Uklęknij na kolana. I wezwij imienia Jezus nad swoim życiem. A będziesz zbawiony. Inaczej czeka cię wieczne potępienie. I staniesz przed sądem ku potępieniu. Ale ja nie chcę, żebyś tam stanął. I Jezus tego nie chce. Dlatego On zapłacił najwyższą cenę. Zostałeś wykupiony Jego świętą krwią. Przyjmij to dzisiaj, to zbawienie. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Zawołaj głośno do Jezusa. I pokutuj ze swojego życia. Odwróć się od swoich złych uczynków. Dzisiaj masz szansę. Bóg wyciąga do ciebie rękę. Ty dzisiaj masz wybór, co z tym zrobisz. Nie musisz żyć w lękach. Nie musisz żyć w strachu. Możesz być odważnym człowiekiem tutaj na ziemi. Boża natura może zamieszkać w tobie. Bóg całkowicie chce przemienić swoją naturę. Tylko musisz w to wierzyć. I jesteś ograniczony swoim wyborem, swoją wolą. Życzę ci, żebyś osobiście poznał Jezusa. Żebyś oddał Mu swoje życie. Amen.